gele freakfightowe. No tak naprawdę ciężko określić, czy coś jest czarne, czy coś jest białe. Na pewno dla organizatorów gal jest super, dla zawodników startujących też bardzo dobrze, dla ludzi, którzy to oglądają i którym to się podoba, też ok. Natomiast dla mnie jest to strata czasu i staram się nie oglądać rzeczy, które mnie nie interesują i nie wnoszą nic do mojego życia. Sensu organizowania gal nie widzę żadnego, bardziej cel, a celem na pewno były pieniądze, dlatego sensu nie widzę żadnego w organizacji takich gal. Jakby to powiedzieć, no ciężko ocenić takie osoby, bo tak naprawdę nie wiemy, jak one się przygotowują, ile one się przygotowują, na jakiej zasadzie jest ustalana walka, czy jest to walka ustawiona, czy jest to walka, tak jak powiedziałam, ustawiona, tego nie wiemy. Nie wiemy, jakie tam są relacje między organizatorami, nie wiemy, jakie relacje są między zawodnikami. Na pewno, jeżeli chodzi o mnie, no to dla mnie taka definicja fightera, definicja zawodnika jest taka, że tak naprawdę godzi się na wszystko, wchodząc do walki. Godzi się na to, że będzie miał podbite oko, godzi się na to, że będzie miał złamaną rękę, godzi się na naprawdę na wiele, na to, że będzie miał rany, nawet na to, jeżeli naprawdę jest się profesjonalnym zawodnikiem. Różnie w walkach bywa, godzi się nawet na to, że no może tak naprawdę umrzeć podczas walki. Taka jest moja definicja zawodnika fightera, no a również jeśli chodzi o postawę. Dlatego też ciężko nazwać te osoby występujące w takich galach, bo tak jak powiedziałam wcześniej, nie wiem jakie jest ich zaplecze, nie wiem jakie jest ich przygotowanie, jakie są relacje z organizatorami i relacje z osobami, z którymi się mierzą. No nie chcę nikogo nazywać w żaden sposób, no bo nie potrafię ocenić i nazwać, kim one tak naprawdę są. No to są to osoby, które dostały szansę na walkę freakfightową bądź ustawioną, nie wiem jak to nawet nazwać. No to już zależy też od sportowców, bo jeżeli sportowiec ceni się nisko, nawet jeżeli jest na wysokim poziomie, no to tak naprawdę już jest, to już jest jego strata, że tak powiem. Każdy sam sobie negocjuje jakąś garżę i to, że zawodnik freakfightowy dostaje więcej tych pieniędzy, na pewno dostaje więcej tych pieniędzy z racji tego, że robi wokół siebie szum, ludzie to kupują. Jeżeli ludzie to kupują, zawodnicy będą równie dobrze więcej zarabiać. No, ja tego nie popieram, jeśli chodzi o starty w takich formułach, ale są ludzie, którzy są w stanie za to zapłacić. Wydaje mi się, że są to osoby albo bardzo młodzi, takie osoby do 30 roku życia, albo po prostu mało inteligentne, które w taki sposób rekompensują sobie to, że same nie mogą pójść na matę, to, że nie są w stanie same walczyć i po prostu oglądają coś tak mało interesującego. To tak jak w pytaniu poprzednim, profil kibica jest taki, że głównie są to osoby młode i tak jak powiedziałam, no mało inteligentne. Po prostu nie wyobrażam sobie, żeby na przykład mój dziadek, profesor na Politechnice oglądał gale freakfightowe, a jeśli by się dowiedział, kto tam startuje i z jakich powodów się tam dostał, to już na pewno nie wyobrażam sobie po prostu, żeby ktoś coś takiego oglądał. Myślę, że brak wiedzy, ale również jeżeli to wypłynie, jeżeli ludzie zaczną za to zarabiać dobre pieniądze, to nie będzie to tylko w Polsce, tylko będzie to na pewno na całym świecie. No niestety żyjemy w takich czasach, że co gorsze, tym lepiej się sprzedaje. Okej, więc kreowanie i promowanie osób, które rozbiją z siebie tak naprawdę błaznów i przez to stają się gwiazdami wieczoru, pokazuje też młodym ludziom, że to idzie w złą stronę, że tak naprawdę nie trzeba ciężko pracować, nie trzeba dużo trenować, żeby stać się gwiazdą wieczoru. I większość tych ludzi wybierze właśnie tą prostszą drogę, po prostu zrobią z siebie zrobił coś głupiego, żeby zaistnieć w sieci. Jest to tak zwana, tak dla mnie, jakaś choroba internetu. Każdy chce być teraz zauważony i w obojętny jakiś sposób, żeby tylko po prostu gdzieś się pojawić. Tak jak powiedziałam, że moim zdaniem dla młodych ludzi no nie jest to dobry przykład na stanie się prawdziwym sportowcem. Takie
te trash talki nie tylko są podczas tych freak fightów, to się zdarza również i w UFC, i w innych organizacjach. No ja tego w ogóle nie popieram. Zawodnik też powinien swoją postawą reprezentować jakiś poziom. Ale tak jak powiedziałam, to się lepiej sprzedaje. I pewnie stąd zawodnicy robią takie rzeczy, ale no, mnie się to w ogóle nie podoba. Znaczy, no to zależy po prostu od odbiorców. Jeżeli odbiorcy są na to, no to dalej będzie taki biznes się kręcił. Tak samo jak z programami w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaprasza się różnych dziwnych ludzi, mówią coś śmiesznego, robią coś śmiesznego, zależy jak kto to odbiera, po prostu coś głupkowatego i to się sprzedaje. Tak samo u nas, jeżeli to się dobrze sprzedało, to na pewno będzie kontynuacja takich rzeczy. To wszystko zależy od widzów, co widz kupi, tak będzie się sprzedawać, taki będzie na to popyt. Wolałabym się wypowiedzieć sama za siebie. No, dla mnie, tak jak wcześniej powiedziałam, prawdziwy zawodnik, prawdziwy wojownik, podchodzi do walki profesjonalnie, podchodzi do walki na serio, angażuje się w to. Cały w ogóle cykl przygotowań przychodzi tak jakby szykował się na najgorsze. Nie wiem i ciężko mi powiedzieć, jak się szykują zawodnicy freakfightowi. Długo o tym myślałam właśnie ostatnio, bo też dostałam jakieś propozycje, żeby prowadzić zawodników. Powiem tak, jeżeli trener sam podchodzi do tego profesjonalnie i widzi, że osoba, z którą pracuje, też podchodzi profesjonalnie, nie mam nic do tego. Natomiast jeżeli jest to po prostu dla zawodnika freakfightowego użycie wizerunku trenera i pokazanie się, z kim ja nie trenuję, no to jest słabe. Ale jeżeli obie strony podchodzą do tego poważnie, jeśli tak jest z obu stron, to dlaczego nie? Dlaczego czegoś kogoś nie nauczyć? Trenujcie prawdziwy sport, sztuki walki, sporty walki, bo tak naprawdę ciężką pracą tylko można do czegoś dojść i zasłużyć na miano prawdziwego sportowca. Poczekaj, ja sprawdzę, czy ja wszystko powiedziałam, co chciałam. Jezu, wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć. Dobrze, kocham?